Myślałem, że już mam tyle doświadczenia, że po prostu mogę spokojnie rozwijać swój biznes. Miałem 23 lata, yy, no ale się rozczarowałem. Witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku na kanale Biznesmania, yy, odcinek z serii Think Big, piąty z siedmiu. Piąty z siedmiu opowiadam tutaj o, o, o mojej karierze, rozwoju kariery w branży fitness. Co tak naprawdę dotyczy każdej branży? Wiele osób o to pytało, żebym się podzielił taką historią i całym procesem rozwoju swoich kompetencji, swoich umiejętności na poszczególnym stanowisku, co musiałem zrobić, żeby awansować i później nauczyć się coraz więcej i ogólnie rozwijać się w branży, i następnie otworzyć własny biznes i być przedsiębiorcą, więc, więc po to stworzyliśmy serię tych odcinków, kilkunastominutowy odcinek, więc jest to dobre, jakieś półtora godziny do dwóch godzin, pewnie y, materiału oglądania i historii. Fajnie było sobie wszystkiego, wszystko przypominać. Y, pierwszy jest taki bardzo ogólny, następnie kiedy zaczynałem, później jest ten proces, y, kiedy byłem sprzedawcą. I jesteśmy teraz tutaj w momencie, kiedy awansowałem na menadżera. Tak naprawdę to nie była jeszcze funkcja y, menadżerska, kierownicza, gdzie zarządzałem zespołem, y, tylko moje stanowisko. To było moim stanowiskiem, było, był asystent menadżera. Asystent menadżera jeszcze nie zarządzał zespołem, była to rola, gdzie nadal byłem osobą głównie zaangażowaną w sprzedaż. Przez to, że byłem dobrym sprzedawcą, to odpowiedzialny byłem za większość sprzedaży w klubie. I to wykonywałem przez, przez jakiś okres czasu. Nie pamiętam dokładnie, chyba było to jakiś rok, może, może półtora. W międzyczasie zgromadziłem trochę pieniędzy, kupiłem nieruchomość, sprzedałem, odłożyłem trochę pieniędzy i stwierdziłem, że ja już mam tak dużo doświadczenia w branży ogólnie fitness, miałem wtedy 23 lata. Że jestem w stanie ogólnie otworzyć swój swój własny biznes, ale zrobię to w Polsce. Więc zjechałem do Polski, był to 2004 rok, Polska weszła do wtedy dopiero do Unii Europejskiej. Ja myślałem, że już mam tyle doświadczenia, że po prostu mogę spokojnie rozwijać swój biznes nie 23 lata, no, ale się rozczarowałem, ale się rozczarowałem, ponieważ po tym, tym krótkim okresie, dosyć krótkim okresie, można powiedzieć, na tym stanowisku asystenta, menadżera i przyjedzie do Polski, stwierdziłem, że jednak to nie jest moment na otwarcie własnego biznesu, większość ludzi, młodych ludzi wyjeżdżało wtedy za granicę, no i tak naprawdę większość mi odradzało, nie otwieraj biznesu, Teraz nie jest dobry moment. Wielu miałem doradców wokół siebie, takich, którzy mi doradzali, żeby tego nie robić, i, i wywierało na mnie wpływ, do, dosyć mocny. I mi się wydaje, że dobrze wtedy, że tak się stało. Akurat dobrze, dobrze że tak zdecydowałem, żeby, żeby nie otwierać wtedy biznesu. Ale no, traktowałem to jako mocną porażkę w życiu, że chciałem, odrożyłem pieniądze, miałem kilka lat doświadczenia w branży na różnych stanowiskach. zjechałem do Polski otworzyć własny biznes, własny klub fitness, no ale jednak to nie jest ten moment. Szczególnie jeszcze w mniejszych miejscowościach ja nie miałem żadnego doświadczenia w biznesie, nigdy nie pracowałem w Polsce, więc to się nie uda. Jakby nie, nie ma szans. Yy, stracę te pieniądze. I tak zastanawiałem się, co mam robić. Pojechałem wtedy do Anglii, do znajomego yy, i też poszedłem na trening do, do klubu Fitness. Menadżerka wtedy oprowadziła mnie po klubie, przedstawiła mi ofertę. Yy, zaczęliśmy rozmawiać, mówię, wiesz, że, że ja też jestem z branży, też pracowałem w Stanach w branży Fitness przez kilka lat. Yy, no i widzę, że to jest fajny ogólnie klub i fajny proces, proces sprzedaży. I on powiedziała, że wiesz co, jak będziesz kiedyś potrzebował pracy, to zgłoś się do mnie, wyślij mi e maila ze swoim CV, potrzebujemy ludzi do, do, do pracy, do sprzedaży, więc jak najbardziej będziesz brany pod uwagę. No i tak się zastanawiałem, no i tak, tak, tak później po, po, po jakimś okresie czasu wróciliśmy do Polski z narzeczoną, stwierdziliśmy, wiesz co, jednak jedźmy do tej Anglii, nie otworzymy teraz biznesu, może kiedyś w przyszłości, ale, ale jeszcze to nie jest dobry moment. Fajniej było tam pracować dalej w branży. Yy, może spróbujemy. W, w Anglii mówi się po angielsku, mówimy po angielsku, ale jesteśmy dalej w Europie, blisko Polski, więc można odwiedzić też rodzinę. I yy, yy, pojechaliśmy do Anglii, yy, złożyłem aplikację o pracę, zaoferowano mi pracę nie menadżerską, więc musiałem się troszeczkę cofnąć yy, w, w karierze, w rozwoju. Powiedziano mi, że no wiesz co, może i masz jakieś doświadczenie w, 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 na pozycji menadżerskiej. Ale to nie jest jeszcze wystarczająco, ponieważ nie masz doświadczenia typowo w zarządzaniu ludźmi. Nie wiedziałem, że mi takie jest potrzebne, więc damy Ci pracę yy, sprzedawcy. Zaakceptowałem, rozwijałem się też jako dalej jako, sprzeda dalej jako sprzedawca i, i po, po, po jakimś czasie yy, miałem już świetne wyniki sprzedażowe, yy, ale byłem już gotowy, żeby być menadżerem, Przynajmniej mi się tak wydawało. I, i, I już rozmawiałem z moim przełożonym, że wiesz, co, to już jest ten moment, kiedy ja chcę być menadżerem, już nie chcę być sprzedawcą, już nie chcę sprzedawać. Ja musiałem zrobić krok w, w tył w mojej karierze, żeby, żeby, żeby ogólnie móc się rozwijać dalej. Zaakceptowałem tą pracę, ale już schodzi dosyć długo. I on mnie wziął na bok i powiedział: Wiesz, to musisz się nauczyć dużo, musisz się rozwijać, musisz jeździć na odpowiednie szkolenia, musisz spędzić trochę czasu z ludźmi, którzy już zarządzają, z innymi menadżerami yy, i, i będzie to, to trochę trwało. Jesteś świetnym sprzedawcą, ale sprzeda bycie sprzedawcą to inne umiejętności. Potrzebujesz innych umiejętności, potrzebujesz yy, 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 i, i, i po nauczyć się innych, innych procesów, procedur, relacji z innymi. Yy, Mówi zobacz jak ty działasz. Ty, ty jesteś teraz indywidualistą, ty bierzesz telefon, zaczynasz działać, przychodzisz wcześniej, rywalizujesz z ludźmi. Zostajesz po pracy, na treningu, jeżeli ktoś przyjdzie do, do recepcji i nie ma nikogo dostępnego, to jesteś pierwszy, który leci do, do recepcji, oprowadza tę osobę, zapisujesz tę osoby, wykonujesz najwięcej telefonów, jesteś po prostu, uwielbiasz rywalizację, a kiedy jesteś menadżerem, to jest inna rola. Teraz ty musisz dać to, co robisz ty, musisz dać robić innym. I musisz ich wspierać, i musisz ich rozwijać i musisz ich uczyć i musisz być ich coachem i musisz rozwiązywać konflikty i musisz delegować zadania i musisz weryfikować zadania, więc to jest inny świat. Ja tak trochę popatrzyłem na niego, mówię no faktycznie, no faktycznie to jest całkowicie inna rola i, i in, inna praca niż teraz ją wykonuję, więc no dobra, no co muszę zrobić, żeby to się wydarzyło? Um, i, I zaczęliśmy pracować nad planem takim progresji. Były tam, były tam rozpisane zadania y, różnego rodzaju czynności, y, szkolenia, praca też poza, poza ogólnie godzinami pracy praca nad sobą poza godzinami pracy, gdzie musiałem wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia, spotykać się też z ludźmi z branży, również z innych klubów, spędzać z nimi trochę więcej czasu, żeby podpatrywać, jak oni zarządzają. Ci, którzy są ogólnie lepsi ode mnie, ci, którzy już zarządzają zespołami, mają większe doświadczenie, musiałem spędzać do, dosyć dużo czasu z nimi. No aż, byłem do, do, aż byłem na, na etapie, yy, gdzie zaoferowano mi pracę jako menadżer, Mówi, jesteś teraz gotowy. Jesteś teraz gotowy. Przerobiłeś tutaj dużo yy, du, du, dużo czasu, poświęciłeś na to dużo energii, nie zniechęciłeś się i wiecie, to to naj, naj, takim pewnie największym, największą barierą było to, że ja przechodząc na rolę menadżera, yy, Zarabiałem dużo mniej niż jako sprzedawca i wiedziałem, że będę zarabiał dużo mniej, ponieważ byłem jednym z najlepszych sprzedawców yy, i sprzedawcy zarabiali bardzo dużo. Ale robiłem to, to sam. Sam moje, moje zarobki były praktycznie, praktycznie odzwierciedleniem mojej własnej pracy. Nie byłem uzależniony od nikogo. Włożę pracę, mam efekty, mam premię, mam bonusa. Jeżeli, jeżeli jestem menadżerem, mam wyższe podstawowe wynagrodzenie. Ale moja pre, premia zależy teraz od czterech, pięciu, sześciu, siedmiu osób. I wszyscy muszą grać. Teraz jestem, teraz jestem dyrygentem. Teraz jestem dyrygentem. Wcześniej byłem y, tym snajperem, tak? Jestem snajperem. Teraz jestem generałem brygady. Teraz mam swoją brygadę i muszę, muszę z nimi współpracować, zarządzać, mieć odpowiednie relacje, być dla nich coachem i, i upewnić się, że to zespół ma wyniki, że to zespół działa. In, in, inny świat i. I to, I to była dosyć, dosyć yy, duża bariera: zrezygnowanie z, z większego wynagrodzenia na poczet rozwoju. I to, to, to dosyć dużo trwało, ponieważ jeżeli miałbym pewnie obliczyć, no to w przeciągu dwóch czy trzech lat yy, zarobiłem pewnie jakieś 20-30% ogólnie mniej, niż bym zarobił jako sprzedawca. Z mniejszą ilością obowiązków, z mniejszą odpowiedzialnością, z, no, nie musiałem podejmować tak trudnych decyzji. Które, które miały wpływ ogólnie na biznes, nie musiałem poświęcać tyle czasu poza pracą, żeby, żeby się tego wszystkiego uczyć. Nie musiałem tego robić. Natomiast to był mój wybór. Ja wiedziałem, że jeżeli tego nie zrobię i, i, i nie pójdę w tym kierunku, nie zrezygnuję z wynagrodzenia i nie zacznę się rozwijać, to nie będę miał odpowiednich kompetencji później, żeby otworzyć własny biznes, a to chciałem zrobić. Boż to jest zawsze w głowie: dobra, teraz muszę się nauczyć zarządzać. Muszę się nauczyć współpracy. Z różnymi ekspertami, z różnymi ludźmi w różnych działach, przy różnych konceptach biznesowych, modelach biznesowych, muszę nabrać doświadczenia, żeby później otworzyć własny biznes. Jeżeli będę tylko i wyłącznie sprzedawcą, to, 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 to nie będzie działać, ponieważ w biznesie nie tylko sprzedaję, zarządzam, współpracuję z ludźmi, buduję relacje, rekrutuję, szkolę zespół, odpowiednio muszę się komunikować, zarządzać, współpracować nie tylko z ludźmi, którymi też zarządzam, ale Współpracuję w innych działach na tym samym poziomie z innymi menadżerami. Muszę mieć z nimi dobrą relację, muszę się z nimi odpowiednio komunikować. Muszę współpracować z zewnętrznymi partnerami biznesowymi. Muszę ustalać i, i, i przygotowywać plany marketingowe lokalne. Tego wszystkiego musiałem się nauczyć. Sprzedawca tego nie robi. Sprzedawca sprzedaje. Menadżer zarządza. No i po kilku latach pracy już jako menadżer, yy. odurzyłem trochę więcej pieniędzy i stwierdziłem, no dobra, to jest ten moment, tak naprawdę z działu sprzedaży awansowałem wtedy na, na menadżera też generalnego, to było już jeszcze, jeszcze, in, jeszcze inne, inne nowe wyzwa, wyzwania dla mnie, ponieważ dział sprzedaży no był jeden dział, w jednym pomieszczeniu 4-5 osób sprzedajemy, a teraz menadżer generalny znowu ma 5-6 różnych działów. To były już inne kompetencje, które musiałem pozyskać, już inny proces szkolenia, ale już wiedziałem, że to jest ten kierunek. Jakby to, to już. Okej, okay. kolejny etap to jest menadżer generalny. Kolejny etap to jest menadżer impaktowy, czyli byłem takim menadżerem, który wchodził do klubu, który nie funkcjonował, albo słabiej funkcjonował, trzeba było go naprawić. To był taki proces 6-12-miesięczny, i to mi oferowano, bo wiedzieli, że jestem, jestem wojownikiem. Wiedzieli, że, że po prostu, jeżeli mi dadzą do takiego, można powiedzieć, w cudzysłowie, zepsutego klubu, to zrobię co trzeba zrobić, żeby, żeby go naprawić. Jeżeli trzeba, to zrekrutuję ludzi, przeszkolę ludzi, będę intensywnie działał na, na, na sprzedaży, będę naprawiał procesy, procedury i, i, i wyrażał to i się nie poddam. Będę robił to aż do skutku, aż to zrobię. Zrobiłem to kilka razy, kilka razy i już stwierdziłem, no, że w tej, w tej branży jako, jako pracownik dużo, no ogólnie dużo już, dużo już przeszłem, dużo, dużo się nauczyłem, odłożyłem też trochę więcej pieniędzy i... Chcia, ale za wszelką cenę chciałem mieć swój biznes, chciałem otworzyć własny biznes. Natomiast e, też nie mogłem takiej decyzji podjąć, ponieważ znaczy trudno mi było podjąć decyzję, ponieważ już byłem, żyłem w komforcie. Kupiłem kilka nieruchomości, miałem pasywny dochód, y, miałem dobre wynagrodzenie, regularnie awansowałem, miałem wielu znajomych, więc no, kiedy ja ten biznes otworzę? No, tutaj w Anglii będzie, jest to praktycznie niemożliwe. Za, za duża inwestycja, za, za duża konkurencja. W Polsce, no jak ja teraz to wszystko rzucę i zjadę, y, kiedy mi się tutaj ogólnie dobrze żyje. No ale yy, dowiedziałem się, że urodzi mi się córka, że urodzi mi się córka, i, i stwierdziliśmy, że no jednak chcemy córkę wychowywać w Polsce i chcemy zjechać do Polski, i, i to jest ten moment. Yy, trzeba rzucić wszystko tutaj, trzeba sprzedać nieruchomości, trzeba zrezygnować z pracy. I po tym jak 15 lat nie mieszkałem w Polsce, praktycznie nie utrzymywałem już kontaktu z wieloma, Praktycznie z nikim. no Może miałem kilku znajomych gdzie tam jeszcze jakoś, żeśmy korespondowali, może, może zwolnili do siebie. Mówię, no ale to, to jest ten moment. Ym, I yy, zadecydowałem, że rzucam wszystko, zrezygnuję rezygnuję z świetnej pracy, z, z świetnego życia. No ale jednak to było życie yy, pracy dla kogoś. Stwierdziłem, że no, to, jest, to jest ten moment. Yy, no i zjechaliśmy do Polski, otworzyłem własny biznes. No ale to już w kolejnym odcinku. Aha, i jeszcze jedno, moi drodzy, aby być na bieżąco. Subskrybuj kanał, naciśnij na dzwoneczek, aby otrzymywać regularne powiadomienia. Udostępnij ten materiał dalej, jeżeli myślisz, że, że warto, że warto się nim z kimś podzielić. Komentuj, zadawaj pytania yy, i życzę Wam wszystkiego dobrego. Dzięki.